Bardzo serdecznie witam kochane dzieci, ale witam również naszego pana starostę powiatu złotowskiego, doktora Mirosława Jaskulskiego. Powitajmy wszyscy brawami. Witam bardzo serdecznie nasze drogie jury, które teraz przedstawię. Przewodniczącą jury jest pani Iwona Kasprzyk, pani instruktor tańca Młodzieżowego Domu Kultury z Chodzieży. Członkiem jury jest pani Alicja Andrzejewska, prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Następnym członkiem jury jest pani Bernadeta Jaskulska, instruktor Teatru Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie. Jeszcze jedną panią przywitam, panią Sylwię Mróz, przepraszam, panią Sylwię Mróz, dyrektor Publicznej Biblioteki w Złotowie. Myślę, że rywalizacja będzie bardzo mocna, bo widzę, że aż siedzicie na tych fotelach i się wyrywacie do tańca. Bardzo cieszę się, że instruktorzy tu są również z wami. Dziękuję wam przede wszystkim za całoroczną pracę, bo żeby dzieci przygotować, no trzeba przez cały rok ciężko pracować. Za to wam dziękuję i mam nadzieję, że prawie wszystkie zespoły te piękne statuetki otrzymają. Życzę miłej, sympatycznej atmosfery podczas tego przeglądu i przegląd trzeci otwarty, uważam za otwarty. Dziękuję bardzo. Co może być jest, a będzie to co będzie, lecz zawsze to miło, że nie brak nam miejsc, do których wracamy pamięcią. Gonimy za szczęściem, sięgamy do gwiazd, na gwałt świat chcemy zmieniać, lecz to najważniejsze. Trzeci z kolei konkurs powiatowy tańca. Organizujemy go my, Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ale nie tylko, ze współpracą ze starostem powiatowym i Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. Jest tutaj 6 kategorii w tym roku, ponieważ są kategorie od przedszkola aż do szkół ponadgimnazjalnych, jak i również w tym roku jak gdyby stworzyliśmy dodatkową kategorię tańców ludowych. Ponieważ ciężko było ocenić taniec ludowy ze współczesnym i tak pomyśleliśmy, że to będzie najlepsze. Myślę, że z roku na rok coraz więcej uczestników. W tym roku jest aż 400 uczestników, prawie 40 zespołów z całego powiatu, nie tylko właśnie Złotowa, ale i Świętej, i Zakrzewa, Tarnówki, Krajenki. Myślę, że Śmiardowa Złotowskiego, Starej Wiśniewki i myślę, że to co roku i tak będzie nam to się ta szerokość na cały powiat jeszcze rozlegała, chociaż i tak myślę, że nie mamy na co narzekać, jeżeli chodzi o uczestników, bardzo dużo jest, z czego się bardzo cieszymy. Thank you.
to oczekiwane pierwsze miejsce dla Kirdy Dance Gymnasium Opolka. Zapraszamy na scenę. Jak jest? Elegancko! I pierwsze miejsce bezdyskusyjnie w tej kategorii face to face pierwszego liceum ogólnokształcącego w Złotowie. Zapraszamy! To, co dzisiaj pokazaliśmy, to zajęło nam tydzień. Było to efektem dłuższego czasu, ponieważ już tańczyliśmy nie raz razem, aczkolwiek to, co dzisiaj, to był efekt bardzo krótkiej, bardzo intensywnej pracy, tygodnia. W zeszłym roku tutaj też zajęliśmy pierwsze miejsce z inną grupą, z grupą Quest w Jastrowiu, kilkakrotnie pierwsze miejsce. Także no, są sukcesy, ale cały czas trzeba się rozwijać. To jest najważniejsze.